Yo, witam Was na kanale Athletic Development, ja się nazywam Alex i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o najważniejszym narzędziu do samokształcenia, samorozwoju, samoulepszania, jakie możecie zastosować w całym swoim życiu i będzie to medytacja. Na początek chciałbym Wam serdecznie podziękować za to całe wsparcie, te wszystkie komentarze, lajki i udostępnienia poprzedniego materiału o Bruce'ie Liptonie. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję, to mi tylko uświadomiło to, jak fajnych i świadomych ludzi zrzesza i skupia ten kanał. I powiem Wam, że troszeczkę się obawiałem tego, jak zostanie odebrany tamten materiał, gdyż nie jest on w linii prosty związany z pakowaniem buł. Został odebrany bardzo dobrze. Wielu z Was napisało w komentarzach, że chciałoby odcinek o medytacji, więc postanowiłem, że takowy i nagram. Przypominam tylko, że YouTube cały czas zmienia swoje algorytmy i to, że nas subskrybujecie, jeszcze o niczym nie znaczy. Możecie nie dostawać naszych materiałów, dlatego jeśli chcecie mieć pewność, to po prostu kliknijcie ten dzwoneczek po prawej stronie od guzika subskrypcji. W ten sposób nie ominiecie żadnego materiału. Dobra, przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Medytacja. Wielu z Was może stwierdzić, cholera Panie Aleksy, co to ma wspólnego z treningiem? Spadam stąd. Ale poczekajcie. W dzisiejszym materiale postaram się ugryźć temat związany z medytacją nie od strony światopoglądowo-duchowo-religijnej, tylko pokażę Wam, jakie benefity możecie uzyskać, po prostu takie czysto pragmatyczne w swoim życiu, jeśli włączycie te 10-15 minut medytacji dziennie. Pokrótce opowiem, jak to się u mnie zaczęło, z jakich technik ja korzystałem, z jakich korzystam teraz. Pokażę Wam swoją rutynę medytacyjną, a także powiem, jak najlepiej, jak w masełko gładziutko wejść w proces medytacji, żeby było on najmniej bolesny dla każdego nowicjusza. Może na początek i pokrótce tylko opiszę, jak to się u mnie zaczęło. Dokładnie omawiałem ten temat na moim drugim kanale, linki umieszczę w opisie. Ja medytuję już 6 rok regularnie, miałem do czynienia z różnymi szkołami jogi, różnymi szkołami medytacji. Gdzieś tam to teraz jest u mnie bardzo wypośrodkowanie, czyli korzystam sobie po troszeczkę z każdego. Robiłem kursy w Indiach, robiłem kursy w Polsce, jeździłem na kursy do Tajlandii, także troszeczkę ugryzłem tego tematu, ale w dalszym ciągu nie uważam siebie za jakiegoś medytacyjnego guru i najwidoczniej 5-6 lat to jest za mało, żeby takowym zostać, ale może w przyszłości. Niemniej jednak dzieli mnie przepaść pomiędzy tym, kim byłem 5 lat temu i tym, kim jestem teraz. I jak wyglądało moje życie wtedy i wygląda teraz. Dlatego nie żałuję ani jednej sesji medytacyjnej, bo to cały czas bardzo mocno pcha mnie do przodu. Krótka lista plusów, które zagoszczą na stałe w Waszym życiu, jeśli zaczniecie to praktykować. Oczywiście ta lista jest nieskończona i można byłoby tutaj cały odcinek poświęcić tym plusom, a też nie o to chodzi. Na początek zbijecie stres. Tak jak to niejednokrotnie tutaj podkreślałem, jeśli jesteście zestresowani, to wszystko w Waszym ciele przestaje działać prawidłowo i to po prostu doprowadza do niepotrzebnych chorób, niepotrzebnych kontuzji, niepotrzebnych depresji i możecie to bardzo łatwo rozwiązać właśnie medytując. Słuchajcie, tak jak Wam powiedziałem, autonomiczny układ nerwowy, który zarządza Waszym ciałem, składa się jakby z dwóch części. Współczulny i przywspółczulny. Ten współczulny ze współczuciem nie ma nic wspólnego, jest to odpowiedzialny system za stres, który miał nas chronić kiedyś w bardzo nagłych stresach. Sytuacjach. Nasze ciało nie jest za dobrze przystosowane do długotrwałego stresu. Ten system jest potężny, potrafi z nas zrobić superbohaterów, potrafi sprawić, że podnosimy dużo większe ciężary, biegniemy dużo szybciej, kminimy dużo szybciej, ale jeśli ten stres przeciąga się dłużej niż przez chwilę, to po prostu zaczyna być bardzo destrukcyjny dla naszego ciała. My na co dzień powinniśmy się znajdować w fazie relaksu, chilloutu, uspokojenia, czyli w systemie przywspółczulnym, który jest za to odpowiedzialny. To w tym systemie całe ciało nasze się regeneruje, odpoczywa, wchłania. Dzięki temu nasze życie może być fiołkami usłane, jeśli w tym systemie się nauczymy znajdować. Druga sprawa, jeśli chodzi o tematy czysto treningowe, poprawi się Wasza stabilizacja centralna. Niejednokrotnie też podkreślałem na tym kanale, jak oddychanie bardzo mocno jest powiązane z tym, co się dzieje w naszym centrum. Dla wszystkich osób, które mają bóle w odcinku lędźwiowym, które mają coś nie tak z biodrami, to będzie po prostu bardzo fajne narzędzie do tego, żeby odzyskiwać swój prawidłowy wzorzec oddychania, gdyż w medytacji jest to najlepsza pora na to, żeby poćwiczyć oddychanie. Po drugie, będzie Was to łączyć bardzo mocno z Waszym ciałem, co jest niezwykle potrzebne
W treningach to wiadomo, ale i w życiu codziennym, gdyż nasze ciało non-stop wysyła nam różnego rodzaju sygnały, których jeśli nie słyszymy, jeśli olewamy, to po prostu będziemy doprowadzać się do zniszczenia. W sytuacjach treningowych jest to ultra ważne, gdyż w trakcie wykonywania niektórych ruchów będziecie doskonale wiedzieć, jak się, w jakich pozycjach się znajduje wasze ciało. Będziecie doskonale wiedzieć, co jest przypięte, nad czym można popracować, gdzie brakuje stabilizacji, gdzie przegięliście. To jest po prostu szereg informacji, które nagle się jest dostępny do waszej dyspozycji i który pozwala wam lepiej układać wasze jednostki i trenować w lepszy sposób. Trzecia sprawa, którą ja zauważyłem bardzo mocno, bardzo dużą poprawę w przeciągu tych 5 lat, to jest poprawa pracy mózgu. Dzieje się to najprawdopodobniej dlatego, tak jak Bruce Lipton w poprzednim materiale, o którym wam opowiadałem, mówił, my jesteśmy chemikiem naszego ciała i jeśli wy nauczycie się jakby tą chemią swojego ciała sterować, to będą się mogły wydzielać w waszym mózgu prawidłowe neuroprzekaźniki, które pomogą wam w procesach myślowych. To jest też bardzo duży benefit, który pcha was non-stop do przodu, bo nagle, jeśli wasz mózg zaczyna pracować lepiej, to już nie chce wam się spędzać czasu na jakichś debilnych serialach, grać w głupie gry. To nie znaczy, że tego nie będziecie robić. Będziecie, jeśli chcecie, jeśli to lubicie, ale gdzieś tam jednak będziecie chcieli skorzystać z tej maszyny, co nie muszę wam mówić, jak pozytywny sposób przełoży się na wasze zarówno życie prywatne, finansowe, jak i zdrowie. Kolejny plus jest poniekąd powiązany z poprzednim, gdyż jeśli wasz układ nerwowy zaczyna działać w prawidłowy sposób, wasze ciało jest wyluzowane, wy macie chillout w bani, to jednocześnie w wasze ciało wstępuje dużo większa ilość energii. Może inaczej, ta energia, która cały czas w waszym ciele była, teraz może być wykorzystywana nie na załatwianie tematów związanych ze stresem w waszym ciele, tylko na to, co wy chcecie. Jest to bardzo duży plus. No i ostatnia sprawa jest związana z toksycznymi programami, które zostały zainstalowane do waszej podświadomości, o których opowiadałem szerzej w poprzednim materiale. Jeśli medytujecie, to sprowadzacie w fale waszego mózgu, tak jak wiecie, jest alfa, beta, gamma, teta i to są różnego rodzaju fale, które są odpowiedzialne za różne fazy naszego życia. Na niektórych funkcjonujemy, kiedy pracujemy, na niektórych, kiedy śpimy. Fale teta, tak jak wam powiedziałem, są to fale bardzo powolne, jakby hipnotyczne. W takim stanach znajdują się osoby, które są zahipnotyzowane i tak jak mówiłem w poprzednim materiale, w takim stanie się znajduje też dziecko od 0 do 7 lat, dzięki czemu te wszystkie programy są w ogóle możliwe do zainstalowania w takich małych osobach. Dlatego jeśli wy sprowadzacie wibracje swojego mózgu, i to nie jest jakiś new age bullshit, tylko to jest po prostu naukowo udowodnione na osobach, które medytują. W naukowych warunkach, w laboratoriach, gdzie można było podczepiać elektrody do mózgu i też popatrzeć, jak te fale mózgowe się zachowują. Więc jeśli wy umiecie na własne życzenie sprowadzić swój mózg do fal teta, to wtedy wy znowu jakby na własne życzenie, jakby pod własną kontrolą dostajecie się do takiego lekko hipnotycznego stanu, dzięki czemu jesteście w stanie wniknąć do podświadomości i wyszukać te wszystkie śmieci, które się tam znajdują i zacząć je powolutku rozbrajać. Nie jestem wam w stanie opowiedzieć, jak to do końca działa, ale to działa. Słuchajcie, jak medytujecie troszkę dłużej, to w pewnym momencie zaczniecie czuć, kiedy wasz mózg przełącza się w falę teta. Jest to bardzo dziwny, bardzo przyjemny stan, który w dalekowschodniej kulturze się nazywa samadhi. No i w tym stanie oczywiście, jeśli się znajdujecie, to znowu czyścicie własną psychę. Lista benefitów związanych z medytacją jest nieskończona, bo jeśli się zaczniecie w to zagłębiać, gdzieś tam czytać, to zobaczycie, że działa to i na DNA, i na poziom skupienia, i na kurczę, no, masę innych rzeczy, o których po prostu tutaj wszystkich nie będziemy mówić. Chciałbym pomówić teraz o tipach ode mnie po tych 6 latach, które mogę wam dać z mojej strony, które u mnie bardzo mocno podziałały. I pierwszym tipem jest regularność. No niestety, samo się nie zrobi. Lepiej jest medytować 10 minut dziennie niż 1 godzinę raz w tygodniu. To jest 100% regularność przy medytacji jest najważniejszą składową. 10 minut to jest taka dawka, która jest bardzo dobra na początek. Po prostu siadacie, odpalacie stoper i żebyście się nie musieli zastanawiać, która już może siedzę tutaj pół dnia, bo na początku się tak będzie wydawać. Po prostu olewacie ten temat, za 10 minut zadzwoni wam stoper, budzik, timer. Wstajecie, luz.
Na razie do następnego dnia. Teraz jest bardzo dobry czas, gdyż jest kwarantanna i wszyscy siedzą na chatach, więc można ten czas wykorzystać do tego, żeby wrzucić w swój nawyk medytację. Od razu Was przestrzegam, że po 7-6 dniach mniej więcej następuje pierwsze załamanie. Czyli pierwsze 3-4 dni jestem super medytatorem i później nagle stajecie, myślicie, dobra, zjem śniadanie, to pomedytuję. Później, dobra, zjem obiad, to pomedytuję. Później wypijecie 3 browary, obejrzycie film i pójdziecie spać i później Wam się to zaczyna sypać. Dlatego bądźcie bardzo uważni. Zobaczycie, że jeśli pomedytujecie przez 3 tygodnie ciurkiem, to wpadnie to Wam w nawyk i zobaczycie, że już nie będziecie musieli wydawać swojej motywacji na to, żeby medytować. No, siła nawyku to się chyba nazywała książka, która potwierdzała taki pattern. No. Czyli regularność jest najważniejsza. Druga sprawa, dobra pozycja. Ja po kilku latach medytowania doszedłem do pozycji pół lotosu, w której jest mi na maksa wygodnie i która pozwala mi siedzieć długo w medytacji. Na początek to będzie duży problem. Wasze ciało nie będzie przyzwyczajone do tego, żeby się znajdować bez ruchu przez te nawet 10 minut. Zobaczycie, że troszeczkę będą Wam dawać niektóre mięśnie stabilizacyjne się we znaki. Najlepiej siedzieć z kręgosłupem wyprostowanym. Jest bardzo duża różnica, jeśli chodzi o to, co się dzieje w wełbie. Kolejna faska, możecie popracować z mobilką, na przykład wyrolować pośladek, rozciągnąć zewnętrzną rotację w jakichś pozycjach gołębi przed medytacją, dzięki czemu popracujecie i otworzycie biodra i dzięki czemu będziecie mogli wygodnie się dostawać do tej pozycji. By the way, co jest ciekawostką, nasze stawy pracują tak, że w końcowych zakresach jakby owijane one są tkankami takimi jak ścięgna i więzadła, dzięki czemu one są bardzo stabilne. Czyli jak popatrzycie sobie, jak wyciskacie sztangę, to gdzie jest łatwo trzymać sztangę na biska? Tam, gdzie jest łokieć maksymalnie wyprostowany i tam, gdzie jest łokieć maksymalnie zgięty. Tak samo to się dzieje w przypadku waszych bioder. Popatrzcie, że jogini wymyślili już kilka tysięcy lat temu, jak mogą spędzać w medytacjach kilkanaście godzin. Niektórzy siedzą nawet po kilka dni bez ruchu. Jeśli zablokujecie biodra w zewnętrznej, maksymalnej zewnętrznej rotacji, to dzięki temu będziecie bardzo mieć te biodra stabilne. Co przełoży się na stabilną miednicę, co przełoży się na stabilny kręgosłup. No, ale tak jak Wam mówię, na początku nie zrażajcie się, że będzie Was tu czy tam pobolewać, bo to z czasem Wasze ciało się do tego przyzwyczai, otwierają Wam się biodra, co jest dużym plusem, jeśli chodzi o trening siłowy i zaczynacie siedzieć w bardziej wygodnych pozycjach. No i trzecia sprawa jest najtrudniejsza, czyli jak to robić, o co chodzi w medytacji. Wiele osób Wam powie, że po prostu nie myśleć, ale jak to nie myśleć? Jak ja Wam mówiłem w poprzednim odcinku, że jakieś 95-99% naszego świadomego życia jest właśnie poświęcone myśleniu. I chyba każdy z Was się zgodzi, że jakbyście mieli taki guziczek wyłącz myślenie, to często byście z niego korzystali. No to takim guziczkiem jest właśnie medytacja. Na początku to będzie bardzo frustrujące, gdyż siedzicie i macie nie myśleć. Zaraz rozwinę ten temat. I zdacie sobie sprawę, jak jesteście w tym słabi. Jak po prostu nic nie robienie jest maksymalnie ciężkie do wyegzekwowania. Ja po tych kilku latach w dalszym ciągu nie jestem mistrzem mojego umysłu, ale ten proces myślowy, kiedy ja go nie chcę, jest jakby dużo bardziej w tle. I z czasem, najprawdopodobniej kiedy poświęcę jeszcze kilka lat, to będę umiał wyłączać myślenie na stałe, czego bym bardzo chciał. I jeszcze raz przypominam, jeśli zaczynacie myśleć, to tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku, zaczynają wyłazić Wasze programy z podświadomości, bo ktoś musi zacząć sterować Waszym ciałem. Jak jedziecie samochodem i myślicie, no to Wasza podświadomość prowadzi samochód. Jeśli coś robicie i nie skupiacie się na tym, co robicie, to i myślicie jednocześnie, to Wasza podświadomość wykonuje te ruchy. To nie jest tak, że ta podświadomość jest super zła, tylko że tak jak Wam powiedziałem, ona działa na bazie programów, które niekoniecznie mogą być dla Was wspierające, a często są toksyczne. Dlatego mi na początku pomogło liczenie oddechów od 1 do 9. Czyli kiedy biorę wdech, liczę sobie raz, wydech jest 2, wdech 3. Jak dochodzę do 9, to zaczynam od początku. I teraz tak, bardzo ważne jest, żeby nie biczować się, kiedy zaczniecie myśleć, bo uwaga, eksperyment. Postarajcie się teraz nie myśleć. 3, 2, 1, go. Założę się, że u większości z Was już do tego momentu pojawiła się przynajmniej jedna myśl. Czyli widzicie, że jeśli nie jesteście w stanie wytrzymać
5-10 sekund bez myślenia, to jak macie wytrzymać 10 minut? Tak jak wam powiedziałem, to jest kwestia wprawy. I teraz tak, jeśli zaczynacie oddychać, zaczynacie przenosić swoje skupienie na ten oddech, to będzie wam łatwiej, bo wasz mózg będzie mógł się na czymś zawiesić. A najlepiej, żeby zawieszał się na oddychaniu. Przypominam, żeby powkręcać się, gdzie oddychacie, jak się otwiera wasza klatka, co się dzieje z waszym brzuchem, czy nie wszystko idzie do góry, czy na przykład gdzieś coś jest przyblokowane. Poświęćcie ten czas na to, żeby właśnie wypracować prawidłowy wzorzec oddychania. Dodatkowo mózg będzie zajęty liczeniem i jeśli, a na pewno się tak zdarzy, zaczniecie coś rozkminiać na zasadzie ta Jolka coś u mnie powiedziała, to suka. Albo jak skończę, to sobie zrobię dobre jedzenie. Jeśli się zapiecie na czymś takim, to nie biczujcie się na zasadzie o ty głupi, zaczęłaś myśleć, jesteś beznadziejny, tylko po prostu. Zaczynacie znowu, wracacie do liczenia i zobaczycie, że z tygodnia na tydzień to jest tak jak z mobilką. Po prostu rolujecie jakieś miejsce, rozciągacie, zwiększacie stabilizację i widzicie, że z tygodnia na tydzień ten staw działa coraz lepiej. Tak samo jest z medytacją, która też z tygodnia na tydzień będzie coraz łatwiejsza dla was i będziecie zauważać te benefity, o których wam mówiłem wcześniej w swoim życiu. Kolejny tip jest taki, że nie zdziwcie się, jeśli będziecie zasypiać, bo dla większości z nas kilka minut przed zaśnięciem przestajemy myśleć i dla naszego ciała to jest informacja, aha, przestał myśleć, to chyba idziemy spać. A to nie o to chodzi. Mi się to zdarzało na pierwszych parę tygodni notorycznie, że po prostu po kilku minutach zaczynałem odpływać. To jest jak najbardziej normalne na początku. Zobaczycie, że jeśli przez to przebrniecie, to przestanie mieć miejsce. Dlatego tym się nie przeraźcie i nie dziwcie, że tak to się odbywa. Kolejna rzecz, kiedy? Ja uważam, że najlepiej medytować albo rano, albo wieczorem, kiedy wasz system nerwowy jeszcze nie jest na bardzo wysokich obrotach. Idealnie byłoby znajdować się w stanie medytacji przez cały czas, ale tak jak wam powiedziałem, na to trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić, żeby dojść do takiego poziomu. Rano. Jak to wygląda u mnie rutyna? Ja wzbudzę się, wykonuję jedną, dwie seryjki Wima Hofa, czyli bardzo mocno się natleniam. Później idę, wykonuję prysznic kontrastowy. Dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, to jest na przemian ciepła woda, lodowata, ciepła, lodowata i tak dalej. Dzięki czemu jestem fajnie pobudzony. I idę i siadam i wykonuję swoją praktykę medytacyjną, która tam trwa w zależności od tego, co robię, od 20 do 25 minut. Tak to wygląda u mnie i to ustawia mi cały dzień na pozytywnie. Wieczorem to też jest fajna pora, gdyż już naturalnie wasze ciało powoli zaczyna wydzielać hormony, które są związane z uspokojeniem, żebyście mogli zasnąć i fajnie się też w taki okres wbić. Można tuż przed spaniem wykonać swoją medytację. Zobaczycie, że dużo łatwiej wam będzie zasnąć. Dlatego dla wszystkich osób, które mają z tym problem, medytacja przed snem działa lepiej niż jakakolwiek tabletka nasenna. Jeśli chodzi o metody oddechowe, to zrobię może na ten temat inny odcinek, jeśli oczywiście będziecie chcieli, w którym opiszę poszczególne metody i pokażę, jak je w ogóle wykonywać. To też jest bardzo fajna i przydatna informacja. Słuchajcie, jeśli chcecie na ten temat poczytać, to wam polecam trzech gości, którzy bardzo fajny i przystępny sposób opowiadają o tym, czym jest medytacja i czym jest, można powiedzieć, mindfulness z nią związany. Pierwszy gościu to jest Sadhguru. Drugi gościu to jest Eckhart Tolle i trzeci gościu to jest Shinzen Yang. Dwóch z nich są, tych ostatnich są białasami. Pierwszy jest Hindusem, ale ma bardzo arogancki, prześmiewczy sposób komunikacji. Linki do tych panów umieszczę w opisie, także możecie sobie ich poczytać, gdyż mają ultra ciekawe książki, możecie ich pooglądać. Sadhguru ma kanał wypełniony wiedzą po prostu na temat wszystkiego, czyli jest nowoczesnym gościem, joginem oświeconym, więc tych gości polecam wam zobaczyć. I jeszcze raz podkreślam, że regularność medytacji jest najważniejsza, nawet jak wam nie będzie wychodziło za cholerę, tak jak na przykład mi przez pierwsze kilka tygodni w ogóle źle mi to szło, zasypiałem cały czas, to nie zrażajcie się, po prostu musicie przez to przebrnąć i zobaczycie, że później będzie gitara. Dobra, jeśli podoba wam się ten materiał, to pozostawcie lajka, a także nie zapomnijcie kliknąć ten dzwoneczek, żeby otrzymywać wszystkie informacje od nas. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i na razie.